Naszym gościem jest Tomasz Grochu-Grochowski z tak zwanego bardzo dzikiego wschodu. Dzień dobry. Witam państwa. Z ekspertem porozmawiamy dziś o strzelectwie amatorskim i sportowym. Tak, jest tu mój zając. Yy hobby, pasja, to strzelectwa zaprosił, zabrał mnie ojciec, strzelałem z nim od dziecka, w zbiegiem czasu strzelectwo pokazało mi nowe możliwości, że to nie jest tylko statyka, jest również dynamika, kombat i tak dalej, zacząłem zgłębiać tajniki wiedzy, rozwijać, poszedłem po odrobinę więcej, po dynamikę. Rozwijemy mity na temat strzelectwa. Czy to bezpieczne zajęcie? Strzelectwo jest jak najbardziej bezpieczne, e, jeśli człowiek e, uważa. Strzelectwo bardzo mocno uczy pokory, mm -hmm. e, spokoju, bo tutaj nie ma miejsca na błędy, ale zgodnie z. E, jeśli. Sprzy Przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze jest to, żeby nie próbować e, kozaczyć i nie popadać w rutynę. Tutaj e, nie ma czegoś takiego, że odłożę tą broń na miesięcy, kilka i wrócę do niej i będę czuł się dalej bezpiecznie. Za każdym razem mamy podstawowe zasady, do których wracamy. Czy strzelanie na żywo jest w jakikolwiek sposób podobne do tego w grze komputerowej? W ogóle nie. Okay. Jest coś takiego, że jak zaczynamy e, strzelać, to dochodzi nam huk, dochodzi nam odrzut, dochodzi nam pełna świadomość tego, co się może zdarzyć. I tutaj nie ma miejsca na brawurę. A po co się strzela? Czy to jest kwestia zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa, czy też może adrenaliny, endorfin? To dla każdej osoby to jest kwestia indywidualna. U każdej osoby e, powódki do 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 zaczęcia tej przygody są zupełnie inne. Mi osobiście to była dobra zabawa. Jest dużo osób, które rozmowy o broni zaczynają od proobronności. Jest dużo osób, które traktują to typowo sportowo jako rywalizację. Dochodzi do tego też myślistwo, które jest tematem kontrowersyjnym dla niektórych. Polecam dla wszystkich, żeby zgłębili wiedzę na ten temat, bo myślistwo to nie jest tylko strzelanie. Ale tak, to jest kwestia indywidualna. A dlaczego ja strzelam For fun. Do tarcz, manekinów? E, do wszystkiego. Okay. Tutaj, tutaj akurat jest to rozgraniczenie, że strzelectwo typowo statyczne, które jest matką strzelectwa sportowego, to jest strzelanie z jednej pozycji e, do jednej tarczy. Na punkty. A my zajmując się strzelectwem praktycznym, dynamicznym, e, gdzie jest, byliśmy, jako piersi na Podlasiu strzelamy w wyznaczonej strefie do wielu celów papierowych, metalowych, reaktywnych co nadaje takiego dużego fanu. I zabawy. Ile jest takich osób jak ty, strzelców, zajawkowiczów? Zakładam, że coraz więcej, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie. Mm, na przyłomie ostatnich czterech lat, przez tę sytuację na Bliskim Wschodzie, strzelectwo ma swoją wzrost do kosmosu. To jest mm -hmm. w głowie się nie mieści. To tysiące ludzi zaczynają się bawić, zaczynają się interesować. Jedni dla kwestii bezpieczeństwa, żeby... Umieć się obsłużyć w bezpieczny sposób bronią i to polecam gorąco każdemu, każdy powinien przejść takie szkolenie, a i nietypowo sportowo. Na czym polega bardzo Dziki Wschód? Co to takiego? To jest strzelstwo praktyczne, dynamiczne. To jest e, tak, jak każdy z nas, albo większość z nas oglądało John Wicka pierwszą, czy każdą kolejną inną część, albo kupę filmów, e, Mission Impossible, nie wiadomo co innego, tak? To jest e, fan, to jest takie marzenie każdego e, małego chłopca, żeby złapać karabin i strzelać, poczuć się jak wiem, James Bond, tak? Mhm. E, I tutaj ze względu na to, że jako osoba stosunkowo młoda w środowisku strzeleckim, lubiłem strzelać, zdobywałem medal, ale brakowało mi jakiegoś takiego małego elementu adrenaliny, zabawy, rywalizacji. Pojechałem z ojcem na zawody w 2008 roku do Wrocławia. Pierwsze moje zawody IPSC, gdzie zobaczyłem, jak to wygląda, zakochałem się i w głowie miałem, że chciałbym coś takiego robić, tak? IPSC, wyjaśnijmy, to jest Międzynarodowa Organizacja Strzelectwa Sportowego. Tak, to jest Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego Dynamicznego, która zrzesza cały świat. Na, mhm. Gdziekolwiek na świecie byśmy nie pojechali na zawody IPSC, e, to one wszystkie mają te same komendy, te sa ten sam regulamin i dają tyle samo frajdy. Z ciekawostek, e, mhm. jednym z zawodników, e, Dawid Chojnowski, e, on zaczął przygodę z strzelectwem praktycznym, dynamicznym u nas na zawodach, a aktualnie był medalistą na światowych zawodach w Tajlandii, w Grecji. Mamy zawodnika jak Maciej Burzyński, który pokazuje, daje przykład, że nie wykluczamy żadnego strzelca. Maciej poruszy się na wózku inwalidzkim, a w ostatnim czasie zdobył drużynowy medal na paraolimpiadzie strzelskiej. W Białym Stoku mamy sporo strzeleckich sukcesów. Trener klubu KS Kaliber szkoli kadrę narodową. Tak, jest trenerem kadry narodowej. Mamy co, co roku mamy zawody Polish Kaliber Open. Tak, tak. Gdzie się zjeżdża na sprawę prawie cały świat. Okay. do Białego Stoku. W bardzo Dzikim Wschodzie strzelacie, bawicie się, ale oprócz tego, że jest to forma rozrywki połączona z proobronnością, to organizujecie też eventy, również charytatywne. E, tak. Staramy się e, wspierać domy dziecka, staramy się wspierać e, weteranów wojennych, e, staramy się e, wspierać szkoły. Jeździmy e, czasami do szkół i zapoznajemy dzieci, młodzież e, z bronią. Organizujemy pikniki rodzinne, gdzie ludzie mają okazję zobaczyć, zapoznać się z tematyką e, bojową. Mhm. A, wspiera nas WOD. Oprócz tego, że strzelamy, no to wiadomo, to jest y, jednym z głównych y, rzeczy: to jest bezpieczeństwo. Jak jest i bezpieczeństwo? To jest pierwsza pomoc. Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy, z survivalu. To mhm. nie ogranicza się tylko i wyłącznie do chodzenia i. Strzelania do tarczy. Chciałbym ci jeszcze podpytać o to, czy te wirtualne strzelnice, których coraz więcej pojawia się w naszym regionie, czy one mają sens. To bardzo fajna sprawa z dwóch kwestii. Mhm. Jedna kwestia to jest taka, że na takiej strzelnicy jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo do zrobienia sobie czy komuś krzywdy. Co nie wyklucza podstawowych zasad bezpieczeństwa. Druga kwestia to jest taka, że trening na takiej strzelnicy jest dużo tańszy niż sam trening na strzelnicy, bo niestety broni nie jest tania, amunicja nie jest tania, nie idzie tego mało i dlatego jest to bardzo fajna alternatywa do strzelania, a nie wyklucza to. Realnych efektów treningowych i progresów w treningu. Plus, z ciekawostką jest to, że e, część tych wirtualnych strzelnic ma to do siebie, że atrapy broni albo można wykorzystać na nich własną broń, do których e, montuje się czujniki laserowe plus pojemniki gazowe dają realną imitację strzelania. Mamy i przeładowanie, i odrzut, i delikatny efekt dźwiękowy. Gdzie bardzo dziki wschód można spotkać? Jak się z wami skontaktować? My jako inicjatywa międzyklubowa jesteśmy na, staramy się korzystać z wszystkich strzelnic po to, żeby strzelców jednoczyć między klubami, a nie dzielić. Ostatnimi czasy najczęściej jesteśmy w Szudziełowie. Strzelnica Małego Rycerza. 40 km za Białym stokiem w stronę, za Supraślam, w stronę krynek. Naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Grochu-Grochowski. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdro.